Halo, dzień dobry, witam. Powinno już mnie być słychać, a nawet widać. Cześć, cześć, cześć. O, nie widzicie nawet, o, nie Surprise, widzicie trochę, motherfucker. patrz, tu jest karton rozpakowany. Tu, o, tu, o, tu, ale tu. A tam jest też kot, ale poszedł na drugą stronę łóżka, nie zobaczycie go. No, więc dzisiaj rewolucyjny stream, ponieważ dzisiaj stream jest streamowany w dwóch miejscach na raz. To znaczy jest i na YouTubie na kanale głównym, i na Hitbox TV Plaga. Takie buty. W dwóch miejscach na raz jest wyświetlany stream, ale, i teraz ważna wiadomość, ja czytam tylko jeden czat, bo nie jestem w stanie czytać dwóch, bo mi brakło monitora, i czytam ten czat z Hitboxa. I ten link macie tu na górze. Tu na górze, o ten link. Hitbox.tv/plaga. To tam jest czat, który ja czytam. Więc jak chcecie, żebym czytał wasze wiadomości, to wbijcie na tamten czat i sobie tam piszcie. Bo tak będzie najlepiej. Bo widzę, że dużo więcej osób jest jeszcze na YouTubie niż na Hitboxie. Więc lepiej dla was, żebyście się przenieśli i tam sobie pisali, no nie? No, tam widzę, że powoli się schodzą ludzie na Hitboxa, także zapraszam na Hitboxa. Tam będziemy sobie siedzieć i sobie gaworzyć. A na YouTubie to jest takie, wiecie, restream. Restream? W sumie nie restream. W sumie leci tak samo szybko, nie? No i moderatorów też bym prosił, żeby raczej się skupić na czacie hitboxowym, a na YouTubie właśnie ewentualnie przypominać, żeby się przenieśli na Hitbox, bo to właśnie tam wszyscy siedzimy i tam gadamy. No, bo ja nawet nie widzę tego czatu YouTube'owego, tylko widzę liczbę osób, ile tam osób jest. I teraz widzę, że tam jest szalona liczba osób, a nie widzę, co piszą, bo mnie tam nie ma. Nie ma mnie tam. Widzę tylko liczbę osób, nie widzę czatu. Więc jeszcze raz przypomnę, jak chcecie, żebym was widział, co piszecie, to wpadajcie na link, który jest ponad kamerką, czyli na Hitboxa. A już wam wrzucam grę. Oj, będzie się działo. Dzisiejszy dzień. To będzie dzień przygotowań przed atakiem hordy. Tylko niech mi się gra odpali. Nie wiem czemu nie mogę zaltabować. O, już jest. Continue. I gramy live 20.10. Powinien być 11, ale coś poszło nie tak. Wydaje mi się, że to może być wina Pawła. Ale nie mam pewności. Jason, no i gitara. Ale już wszystkie leki dla tych panów, co w niedzielę w nocy przychodzą. Leki? No, leków to dla siebie potrzebuję leki, bo jestem zarażony, więc potrzebuję troszkę leczków. Ale powinno być okej, okay, nie? Zmień tytuł na 7 Days to Die, plaga nadchodzi. Nie! Jędruś, siema plaga, jestem pierwszym donatorem. O nie! Jędruś, niestety, byłeś drugim donatorem. Ale dzięki za donata, doceniam to oczywiście. Dobry człowieku. Plaga, widziałem twój próbny live o północy. Tak, wczoraj o północy. Wczoraj, no w sumie z wczoraj na dzisiaj o północy streamowałem na szybkości. Chciałem zobaczyć, czy to wszystko działa. Czemu nie? Co się dzieje z moją myszką? Halo? Halo? Czemu nie mogę ruszać myszką? Mogę chodzić, a nie mogę ruszać myszką. Co się odwala? Halo? Ej, no bez jaj. Patrzcie. Nie mogę się obracać myszką. A mogę wejść w opcję i tutaj już mogę wszystko. Controlsy, co tu się... Halo? Apply? Apply, okej. Aha. Don't let your dreams be Invert? dreams. Apply? So just Siema do it! Plagus, będzie Make DBD? your Kaktus dreams trzeci. come Siema, true! raczej nie będzie DBD. Ej, no nie mogę ruszać myszką. Vlad i Admiros i ekipa grają w Gimmo, to nie grasz z nimi. Grałem z nimi, ale już nie gram, bo robię live'a. Graliśmy akurat sobie w Murderka. Co się odwala? Masz wyłączoną myszkę. No, w menu działa, a w grze nie działa. Świetny pomysł. No nie, czekajcie. Muszę jeszcze raz odpalić, a wy macie czas, żeby się przenieść na hitboxa. Surprise, Akurat. motherfucker! Odpalę tak jak zawsze odpalam, czyli przez launchera, a nie przez skrót. I może zadziała wtedy. Już da się. Co się da się już? Surprise, motherfucker! Tat, tam, tam, taram. Może od alt tabawania rzeczywiście się zepsuło. Surprise, Kurwa. motherfucker! Ej, co tam się przesunęło? Czemu to jest tak po prawej stronie te falowy?
Mam wrażenie, że coś jest tam nie tak, no ale okej. Continue, live, start. Ej, no nie, no bardzo bym się wkurzył, jakby się okazało, że to teraz nie działa, nie? Tyle czasu tam pilnowania bazy. Ło, ile followów leci. To są followy z hitboxa właśnie. Nie wiem, dlaczego ten znacznik jest taki wielki, był mniejszy dużo. A się zrobił taki gigantyczny, przecież coś z tym... O, już działa. Dobra. Czekajcie, bo przecież no, tak nie może być. Czemu to jest takie wielkie? Notyfikacje, właściwości, okej. Okay. Wytuj scenę. No to drugi trudno. Niczym. Ale dzięki za kolejnego donata. Dobra, teraz już działa normalnie, bo przecież były na pół ekranu, za wielkie były. Nawet więcej niż pół ekranu. Także zrobimy, o, coś takiego. Teraz są chyba są cacy, no nie? Też tak myślicie? O, i działa. Dobra. Jakub wysyła 1 euro. Dzień dobry, taki pierwszy donate ode mnie dla ciebie. Blood Trail. Dzięki ziomek za donata. Dzień dobry, taki pierwszy donate od mnie dla ciebie, Blood Trail. Dzięki, dzięki. Co my mamy? 4:50, czyli jeszcze troszeczkę czasu jest. Musimy zdobyć dużo rzeczy. To by się przydało naprawić. Czy ja to mogę naprawić? O, nie mogę tego naprawić. Niedobrze w takim razie. Ale tutaj mogę zrobić tych ironków troszkę, co? Tylko muszę drewno wrzucić. Dobra, to wrzucimy te drewno. Dobra. I robimy. I zaraz będziemy naprawiać. Irony, proszę bardzo. Czy nie mam jakichś tam ironów jeszcze do wrzucenia? Myślę, że coś by się znalazło. Mam short iron pipe'y. A wezmę. Zostawię sobie 4, a resztę zeskrapuję. Po prostu. Scrap. Świetnie. Jeżeli wygra się konkurs, to kontakt na e-mail czy poprzez YouTube. Poprzez YouTube, tam będzie informacja. W filmiku informacyjnym będzie informacja, jak się zgłosić po nagrodę. Także luz. Plaga, oglądam cię od niedawna, tylko nie mogłem pisać na live na YouTube, bo nie byłem zalogowany. Pozdrawiam i czy dodasz do gildii? Dzięki za pozdro, ale nie dodam do gildii, ziomek, bo nie ma tam miejsca niestety. No. Pa, 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 pa. Czy nagram kiedyś Paydaya z widzami? Raczej nie. Cześć, Jędruś, pierwszy donate, to zawsze wysyłam ja i będzie w tym tygodniu live z Kizzy. Może będzie. Nie mam pewności, czy będzie, czy nie. Więc nie powiem ci na pewno, ale może tak być, że się pojawi. Dobra, naprawione. Super cacy. Może by się udało coś zrobić z broni, co? Jakąś fajną broń metalową? Nie. Oczywiście, że nie. Nóż, wow, bym chciał mieć nóż, ale nie mogę go robić. No ale ten blunderbuss by się przydał. No, szkoda. No nic, wróćmy to tutaj. Mamy 15, będzie 16 chyba, nie? Będzie. Czyli blunderbussa mogę zrobić w sumie. To by było dobre. Dobra, jest 16. Okej. Okay. Co potrzebujemy? Clay, short iron pipe i duct tape. To akurat mam. Pyk, jedna. Short i clay. Clay, tu jest clay. Dobra. Ale będę miał broń. Co potrzebuję? A, dwa shorty. Dobra. Pyk. Craftuj. Oj, to będzie dobre. To będzie dobre. Z takim walnięciem tego nie potrzebuję. Zawsze to wyrzucam. Pa. Ło, 2 minuty 30 sekund się będzie robić. To idziemy na dół. Po kamienie i po drewno i po glinę. Mogłem sobie to naprawić też. Czy mogę ci naprawić? Mogę. Ustawi się w kolejce. Dobra. Cacy. Wychodzimy z bazy. Powinno być spoko. Budynek jeszcze stoi. Powinien długo jeszcze postać. Nie ukrywajmy, nie jest w takim bardzo złym stanie. Wygląda względnie dobrze. Na górze jest mocno pociachany, ale na dole jest w porządku, więc będzie dobrze. Będzie dobrze. No a ja przypominam, że siedzimy na hitboxie. Link macie nad moją głową i tam ten czat czytam. Tego YouTube'owego nie czytam, bo nie mam dwóch czatów. Ile zombiaków jest w koło? O, pies.
Jest. Gdzie mam łuk? Gdzie ja mam łuk? Czemu nie mam łuku? Halo? Nie mam łuku. No to malina. Czemu nie mam łuku? Tu mam łuk. Mam strzałę jedną tylko. Kurde! To wcale nie wesoło, powiem wam. Widzieliście, ile tam było zombiaków? Spoko. Co ja... O, drugie schody. Hej, piesku! Hej, dobry piesku! Chodź tu. A, cię bije po głowie. O, w mordy idę zombie. No i oberwałem. Nieźle. Bardzo nieźle nawet bym powiedział. Marne szanse na przetrwanie. Patrzcie, ile tak zombiaków jest. Okej. Może je zgubię, nie? Co się dzieje? Jakie buty? Proszę mi dać spokój. Dobra. Jestem undetected. Jak ja będę wracał do domu? Chyba tędy będę musiał gdzieś wracać. No przecież to jest niepoważne, ile ich tam jest. Nie ma się co martwić, mówili. Będzie dobrze, mówili. Przecież jestem tak ranny, że szok. Muszę wziąć tą apteczkę już. No bo cóż. Nic nie zrobię, no. Dobra, biorę blunderbussa. Już wyszły tutaj? Ta, tu kolejne zombiaki. Spoko. O, to jest strzelba! Blunderbuss to jest strzelba! To nie jest pałka! Aha! No strzelbę bez amunicji. Jason, zobaczymy na następnym live'ie. Dobrze, Andrew, ściśnij go. Nie daj się! Co za buty, jak zrobiłem strzelbę, a nie mam amunicji do tej strzelby. To jest taki shotgun, taki bardzo prymitywny. Już wiem, o co chodzi. Nie skojarzyłem w ogóle. Ale ja głupi. Oj, jelonek, siema, elo. Syczy wiatr, a ja się boję. To jest glina chyba, wiecie? Tak wygląda, jakby to była glina. No i z blunderbussa trzeba schować. Na razie. Czy to glina? Tak, to glina. Trochę fail, no. Trochę fail. Ciekawe, czy amunicja do blunderbussa dużo kosztuje. Bym sobie zrobił, nie? Zrób sobie tajemne przejście w wentylach. No, to jest jakiś pomysł. Kiedyś pewnie tak zrobię. Na razie wykopę glinę. Masz ammo. Gdzie mam ammo niby? Muszę sam zrobić chyba, wiesz? To nie jest tak, że mi się pojawiło razem z pistoletem. Zdecydowanie tak nie jest. W skrzyni mam amunicję? Aha. Może tak. Może kiedyś znalazłem. Dobra. Trochę gliny trzeba nazbierać. Bo będziemy robili tego... te ścianki takie z... ze żwiru jakby. Z cobblestone'a, no. Co tam się dzieje? Jest okej. Okay. Jakiś zombiak tam gaworzy. Na razie... A, idzie już. No dobra. Pani zombie, czy dogadamy się jakoś w kwestii... życia i śmierci? W sensie, ja będę żył, a ty nie? Ty już nie żyjesz technicznie, więc nie powinno być problemu. Super. Fajnie. Fajnie, że się dogadaliśmy. Jason i Andrew, będę czekał w razie czego, to ja mam maczetę. I szybką regenerację ran. Dobre wariaty. Dobre wariaty. Halo, co tu się dzieje? Kocie, kot tam wchodzi do pudła. Straszy mnie. Przydałby się Auger, no przydałby się. No. Dzisiaj restream na dwa miejsca w sumie. Jeden stream jest na YouTubie, drugi jest na Hitboxie. Dajcie znać, czy w ogóle nie ma ścinek, bo pierwszy raz tak streamuję w ten sposób, że leci w dwa miejsca. No u mnie się pokazuje, że jest wszystko spoko, ale nie wiem, jak jest u was. Nie mam pojęcia, jak to działa. Czy to działa, czy nie działa. Dzisiaj jest pierwszy taki prawdziwy stream w dwa miejsca. Więc jakbyście się podzielili wrażeniami, to by było miło. Oczywiście na czacie hitboxowym się dzielcie wrażeniami, bo YouTube'owego w ogóle nie widzę. Więc jak ktoś jeszcze jest na YouTube'owym, to zapraszam na hitboxa. Bo tutaj sobie gadamy.
Na YouTube się ścina. Poważnie? To dziwne, że tam się ścina, a tu się nie ścina. No co za kot mnie Skype'a kliknął? Lekkie są, nie zacina. Nie ma ścinek. To jeszcze na Twitchu. Może macie słabszy internet. A, jeżeli ktoś komuś się ścina na YouTubie, to tym bardziej zapraszam na Twitcha, bo na Twitchu możecie sobie zmniejszyć jakość streamu i wtedy wam szybciej działa ten stream. Mniej ścinek jest. A na YouTubie chyba nie ma transcodingu, co? Tam chyba nie ma jakości zmian. Więc wbijajcie na hitboxa, czatujcie z nami i zmieńcie sobie jakość. Jaki zombiak? Gdzie on jest? A no nie wiem, gdzie on jest. Słyszałem zombiaka. Czy to mój ziomek jest chory? A to mój ziomek jest ten, gorąco mu jest. Bo ja jak ubrałem na noc, bo było zimno, a teraz mu jest gorąco. Co za burak, no, masz już. Dobrze. Następny. Dlaczego robisz live na YouTube i na Hitbox? No właśnie, dlatego, żeby wszyscy wiedzieli, że live trwa, wiesz. Bo nie ukrywajmy, na YouTubie jest dużo więcej osób. Znaczy dużo więcej osób śledzi mnie na YouTubie niż na Hitboxie, więc łatwiej jest dotrzeć do nich przez YouTube'a właśnie. No. Ale na Hitboxie znowuż technicznie jest łatwiej. Lepiej jest ogarnąć sobie live'a, mówię, czat. Do tego mam transcoding jeszcze. Już w ogóle wygodniej mi jest. Zbieraj jagody. To jest jakiś pomysł. Kiedyś może nazbieram trochę jagód. Teraz się skupię na kamieniach. Dobra, koble mogę robić w sumie już. Cobblestone rocks. To jest to. 145. Całkiem rozsądna ilość. Czy ta gra jest darmowa? Nie, nie jest darmowa. Kosztuje 36 zł całe na G2A. Pod nowym odcinkiem masz. Będziesz miał link. Masz, czy będziesz miał? Będziesz miał. W sumie ten odcinek będzie dopiero o 18. Tak? Tak. Surprise, motherfucker. Najlepsza broń to chyba MP5. No nie wiem. Surprise, motherfucker. Tu. Big. Surprise, motherfucker. Dobra. Surprise, motherfucker. Czy będę łatał dziury na dole? Raczej nie załatam, bo tam widziałeś strasznie dużo zombiaków jest. To będzie ogromny problem, żeby tam cokolwiek załatać. Bardzo duży problem będzie. No, muszę sobie znaleźć jeszcze trochę piór. Porobić strzał. Też się przyda. Tu. Czy ta gra jest na słabe kompy? No, raczej nie. Nie powiedziałbym, że jest na słabe pecety. Pyk. Dobra. Kobl. Pyk. O, kolejne 153 sztuki. Fajnie. Teraz jeszcze znajdę jakieś strzały. Czy piórka, nie? I będzie super cacy. Z piórami jest straszny problem na tym biomie. Bo nie widać tych gniazd. Na spalonym biomie widać bardzo dobrze. Na pustyni też widać bardzo dobrze. Na trawiastym prawie w ogóle nie widać, bo wiecznie trawa zasłania. Cokolwiek byście chcieli znaleźć, to zasłania. No kamienie to się jeszcze rzucają w oczy, ale te gniazda to tak średnio się rzucają w oczy. Że łatwo jest ominąć, trudno jest znaleźć. Bardzo duży problem dla Survivora. Żebym znalazł jakiś fajny biom. No, zimowy co najwyżej. Na zimowym też jest łatwiej w sumie. To może sobie polecę na tym zimowy? Pobiegnę w tym kierunku. Jak znajdę, to znajdę. Jak nie, to będę na zimówki jechał i tyle. No tak nie widzę. Rozglądam się, nie widzę. O, jakaś świnia tutaj biegnie. O, świnia ten w sumie przamał, nie? No to nie trafiło? To trafiło. Co za świnia, no. Wracaj tu! Halo! Świniaku! Gdzie ty jesteś? Tam jest. Byłbym ją zgubił już. O! Gniazdo.
Całe 4 sztuki. Bardzo dużo. A świnie nadal widać. O, gniazdo. Jak się goni świnia, to się znajduje. Czyli w momencie, kiedy nie powinno się zatrzymywać, to trzeba się zatrzymywać. O, jest świnia. No weźcie się, już wykrwaw, no. Co za małpa, no i zwiała tam. Nie będę jej aż tyle ganiał. Raczej. Potrzebuję jeszcze kamienie. Więcej kamienie. No dobra, pójdę już w tamtym kierunku. Tu był jeden zombiak na pewno. Dzień dobry. Masz mózg na wierzchu, na spokojnie. Dobra. Chciałem ci pomóc. Tu, 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 tu. O, to sobie wezmę, przyda się do leków. Na pewno się przyda. Plaga, zrób kolce wokół szpitala. A zrobię. A zrobię na pewno. Dobra. Tu, 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 tu. W sumie mam alternatywne przejścia, bo są dwie klatki schodowe, więc jest spoko. Gorzej tylko, że na samą górę nie ma klatki schodowej. Tej drugiej. No gdzieś mi ta świnia uciekła. Jest spoko, damy radę. O. Także jajek ugotuję. Z wodą nie ma większego problemu. Czy to jest świnia moja? O, nawet dwie świnie są. Nalot. W sensie zrzut. Tędy poleciał. No nic nie zrzucił mi tak bardzo blisko, więc oleję go. Nie mam czasu na takie bajery. Gdzie ta świnia? No i tak gdzieś zwiała, tylko gdzie? A raczej ją trafiłem, nie? No nie. Słaby ze mnie łowczy. Się zajmuje wszystkim, tylko nie tą świnią, którą gonię. Tu jest prosiak. No i zombiak od razu. Nie, no. No słabo, nie? Zresztą będę miał mięso, to będą zombiaki ze mną leciały jeszcze bardziej. O, jest. Kurde. Już miałem cię nie ganiać i się pojawiła. No świnio! Tu cię. Kurde! Strzały na wagę złota, a ty mi zwiewasz. Świnio. Halo! Zatrzymaj się, stój, bo strzelam! Trafiłem. Yeah! Tak się robi biznes ze świniami. Mięso. Mięzo. Pyk. Kroimy, kroimy, kroimy. Pyk. Tu, 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 tu. Dobra, idziemy budować. Trzeba to zrobić. Ty, 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 ty. Ty, 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 ty. Tym, 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 tym. Dobra, troszeczkę drewna. Będzie dobrze. Plaga, nie żyj tyle. Nie wiem, o co ci chodzi. Co robi świnia w mieście? Nie wiem właśnie, skąd te świnie się wzięły. Pouciekały ludziom pewnie. Czy coś. Napraw. Cacy. Zrób więcej świeczek. To jest dobry pomysł. Kiedyś zrobimy więcej świeczek. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Dobra. Spróbujemy wejść do domu jakoś. Może być ten pies gdzieś. Trzeba będzie uważać. No dużo kanap jest jeszcze do rozwalenia. No, szpital to jest niezła forteca w sumie. Tak sobie patrzę. Dobra. Zębiaków nie ma. Jest cisza i spokój. Tam też nie ma. Ale psa słyszę. Nie wiem gdzie, ale słyszę jak warczy. Co on siedzi tu? Chyba nie siedzisz w wentylacji. Po drabinie pies wszedł? Nie wydaje mi się. No ładnie. Pyk.
Dobra. No słychać, jak tam się napierdziela. Skubaniec. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra. Teraz to. I grzejemy dalej. Dobra. Tacy. Nie mam klucza może przy sobie? Mam. Pyk. I o to chodzi. Kiedy siódmy dzień? No właśnie trwa siódmy dzień. Masz napisane na górze, że jest siódmy dzień. Dobra. Damy radę. Cobble Stone Frame. 120 tych frame'ów. Chyba wystarczy. Powinno. Z tamtej strony raczej nie będą się tłukły, no ale dobra. Niech będzie. Chociaż nie, najpierw muszę zrobić dolną warstwę. Będzie ciężko tam sięgnąć. Raczej. Tu. Jakieś tam zombiaki chodzą, ale nie ma lipy. 7 plaga jak tam dzionek. Czekam jeszcze 10 dni, pozdrawiam live. Dobrze wszystko jest. Czemu 10 dni? Teraz będzie hardcore. Bardzo, bardzo hardkorowo. Za chwilę. Czy no, nie taką chwilę, no ale wieczorem. Schowaj mięso. O, to jest pomysł. Rzucenie się już piecze. No tam jeszcze jedna jest. Pyk. Cacy. O. Pyk. A boilet? Nie, weźmiemy taki. Cacy. Dobra. Co trzeba jeszcze zrobić? Wejście na górę na pewno. Musi jakiś być. Najlepiej jakby było skakane w sumie. Wood. Takich. Z 5 zrobimy. Też się przyda. Na pewno. Dobra. Co to za osiągnięcie? W sumie więcej ich muszę zrobić. Jeszcze tutaj muszę wykończyć. Chyba dostałem level albo coś. Dobra. Bach, 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 bach. Na szybkości. Wszystko się zgadza. Pyk, pyk, pyk. Tacy. Zrób maczugę, jest lepsza od siekiery. Będę miał strzelbę zaraz, tylko muszę amunicję zrobić do niej. Jak to się nazywało, ten kurde... Blunderbuss. Nie bardzo. Gunpowder, Blunderbuss Ammo. Paper, Gunpowder, Smallstone. Dużo mam papieru na pewno, kamieni też, tylko że nie mam niestety. Gunpowder. Gunpowder. To się robiło właśnie. Nawet mam. Troszeczkę. Całe 20 sztuk mi wyjdzie. No dobra. No dobra, troszkę amunicji będę miał. Papier. Papieru to akurat zbierałem. Wiedziałem, że się przyda. No i super. I super, i spoko. Teraz wy. Jeszcze jedną warstwę trzeba zrobić. W ogóle te jedne drzwi to jest kurde mało. Bardzo mało. Przydałaby się druga para gdzieś tutaj jeszcze. Tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje, że tutaj druga para może się przydać. Co jeszcze by się przydało? Przydałoby się jakieś zabudowanie dodatkowe, kurde, żeby mi nie wlazły na górę. Może w ten sposób bym zrobił. Tak, tak, tak.
Tak. Że trzej na górę nie powinny wchodzić. Jakiś gzyms by się przydał, no ale jak zrobię gzyms, to się wszystko zamknie. To też bez sensu wtedy. Zupełnie, bo nie będę nic widział, nie będę miał do kogo strzelać. Chyba, żebym strzelał tylko tędy, no ale też by się wtedy gzyms jakiś przydał. Myślę, że nie wejdą, co? Myślicie, że wejdą? W skrzynce masz gunpowder, pewnie mam troszeczkę. Kurde, albo na dole bym umocnił troszeczkę. Tak zrobię, bo tu będzie pierwsza linia obrony. To będzie to przejście. Co za ryczenie tam jest. Zrobiłbym... Tak. A, to muszę rozwalić. Może tym? To rozwalę. Dam tutaj beton. Gdzież on tak ryczy? Halo, psina. O, jesteś. On nie wie, co zrobić. No w ogóle nie ogarniałem, jak tu wbiec. To też jest duży plus. Bo jest spora szansa na to, że zombiaki po prostu tu nie trafią. Gdzieś się zgubią po drodze. W tych schodach. No, już wiemy na pewno, że są bardzo niedaleko. Dobra. To jest taka pierwsza linia obrony. Jak tędy nie przejdą, to już jest cacy, nie? Nie wuj, trzymam flaga powodzenia i trzymam kciuki, żebyś przetrwał hordę. Pozdrawiam, dzięki. Też cię pozdrawiam oczywiście. Więc tak i tak. Będzie średnio. Zabudowę zrób z biedronkowego chleba. Co? Mówisz, że twardy bardzo? Nieźle. Dobra. To rozwalimy, zabudujemy to całe. No i ozbanie. Chociaż tu mógłbym zostawić, abym puścił niżej. O, w sumie tak zrobię. Kiedy indziej się będę bawił. Pyk, 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 pyk. Teraz zrobimy tam. Tu, tu i tu. I to jest cacy. Użyj leków na zarażenie. No nie mam leków właśnie, wiesz, muszę je dopiero znaleźć. Gdzie to poszło? Tam poszło. One się dobijają ze wszystkich stron. Dobra. Cacy, jest przejście. Tutaj mogę rozwalać, jakby jakiś podszedł. Problem w tym, że to przejście tutaj jest drewniane. To jest w sumie troszeczkę Lipton. Nawet bardzo Lipton. Nazbieramy sobie może złomu trochę. Wypada z tego złomu? Średnio. Z tego wypadał. To na pewno. Dawaj. Wiem, że są wspinające zombie. Dlatego jest... Dlatego myślałem o tym gzymsie. Na pewno jest gzyms dookoła budynku, więc nie powinniśmy wejść. No nie? Uwaga, daj kolce. Mam trochę kolce. Nie jest ich dużo, ale trochę jest. Może się okazać, że będzie naprawdę w porządku przeprawa i nic się nie stanie, nie? Te ogniska na schodach i je podpal. To jest dobra kmina. Bardzo dobra kmina. Tak zrobimy. Zdecydowanie. Zrobimy je zaraz przed schodami. Będą się podpalać. Dobra. Tacy. Tutaj zrobimy ogniska. Raz, dwa, trzy. Będzie dobrze. Fire. Campfire. Trzy poproszę. Kraftuj. Rachciach. Tu je położymy. Później popodpalam i będzie super tacy. No. Pyk. Dobra. Ale się drą tam z kubańcem. Nie wiem, ile to się będzie palić. Mam nadzieję, że tak 50 to wystarczy, nie? To nie mam miejsca za bardzo, bym sobie podzielił. Dobra. Cacy. Dobra. Pyk. Amunicja. I bierzemy amunicję do tego Blunderbusa. Blunderbusa. Jest okej. Okay. Myślę, że nie ma lipy. Naprawdę, nie ma lipy. Co Blunderbusa będę strzelał do nich na pewno. Tu jest trochę... No, też niedużo. To mam jeszcze. O... Dobra.
gunpowderu narobimy. Proszę bardzo. I tego, a tej amunicji też zrobimy więcej. Czy mi się kamienie skończyły? Chyba mi się kamienie skończyły. Lipa. Teraz raczej nie zejdę. No. No. Skończyły mi się kamienie zdecydowanie. Lipa. Te zombiaki by się przydało wybić, póki jeszcze jest tak w miarę okej, nie? Dobra. Underbassa bierzemy tu. Klucze będziemy naprawiać. Więc się przyda na pewno. Pistolet tutaj. Łopata nie będzie potrzebna. Leki na pewno będą potrzebne. Leki muszą być. Dobra. Tu. Splint też się może przydać. Cholera wie w sumie. Dobra, wezmę tą jedną strzałę, żeby nie było później, że mi zabraknie jednej strzały. Będzie problem wielki. Przeładuj. Długo się to ładuje. Czemu mnie atakują już ten... O nie. O nie! Już mi przeszły. A jeszcze nawet nocy nie było. Także tak jest. Dobry test. No, przejdź. Muszę tam postawić coś mocniejszego zdecydowanie. Zdecydowanie coś mocniejszego tam musi stać. Dobra.